Hej kochani, zapraszam was dziś na I Love Handmade, już dawno nie było. Jak wiecie, troszkę wstrzymałam tę serię, bo miałam różne nieprzyjemności z artystami. Każdy liczy na to, że zrobią mu niesamowitą reklamę i że będziecie po prostu hucznie tutaj kupować. No a tak to nie jest, ja nikomu nie obiecuję, że jak pokażę jego rzecz, to zaraz będzie się super sprzedawać i że się wszystkim spodoba. Każdy ma swój gust i to, że coś pokazuje, nie znaczy, że ktoś będzie miał sprzedaż, także powiem wam, że trochę się zawiodłam kilkoma osobami i stwierdziłam, że po prostu będę pokazywać rzeczy, które sama kupiłam albo które niesamowicie mi się spodobały, rzeczy moich znajomych, którzy coś robią. Troszkę zmieniłam zasady tej serii, teraz ja o wszystkim decyduję, no i dzięki temu nikt nie będzie się mnie czepiał. Dobra, zaczynam w takim razie, bo mam tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Zacznę może od naszych koszulek, bo one też są handmade i od tego, co możecie dostać w naszym sklepie. Jakiś czas temu weszła do sklepu biżuteria, możecie dostać tam takie małe gwiazdki na szyję. Możecie też dostać bransoletki męskie z czachą. Naszyjniki mają też taki dodatkowy, tylko dodatkowo blaszkę, stylizację. No i to jest edycja limitowana póki co, ale cieszę się, że wam się podoba. Staraliśmy się jak zwykle utrzymać w miarę niskie ceny i ogólnie staramy się utrzymywać w miarę niskie ceny naszych rzeczy w sklepie. Z takich nowości pojawiły się kubki, jestem łobuzem, złote. Powiem wam, że bardzo trudno było osiągnąć złoty kolor, ale udało się. Kubki są złote z napisem jestem łobuzem. Także mam nadzieję, że wam się spodobają. Wrzucaliśmy już też zdjęcia na Instagrama. Mi się bardzo podobają. Jak będziecie chcieli, wprowadzimy też inne wzory kubków. Będą też wchodziły nowe koszulki, słuchajcie, męskie, z innym wzorem. Co do koszulek, czyli do tych standardowych moich koszulek. Hej, śliczna, miłego dnia. O tak, tak wypakowane. Weszły dwa nowe rozmiary, weszło XS, bo prosiliście o jeszcze mniejszy rozmiar niż SK, bo dla niektórych osób ta SK jest taka dosyć tunikowa i chcieliście bardziej obcisłą koszulkę, dlatego wprowadziliśmy XS i wprowadzimy też XXL, bo o ten rozmiar też pytaliście, jest na stronie XL, ale jest też XXL. Także zaglądajcie na stronę, sprawdzajcie nasze nowości, co jakiś czas będziemy powiększać asortyment, będzie może trochę więcej biżuterii, będzie więcej case'ów, może więcej modeli telefonów, jak zwykle proszę was, żebyście pisali mi na dole wasze modele telefonów, mam niesamowity problem z zadecydowaniem, które modele wybrać, dlatego że wasze prośby rzadko się powielają. Tych modeli jest tyle, samego LG jest tyle modeli, Samsunga, że nie jesteśmy w stanie wybrać i co roku wprowadzają nowe modele. Może wprowadzimy mniejsze ilości, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, także piszcie na dole swój model telefonu. No i za jakiś czas wejdzie też nowy wzór damskiej koszulki. Jak już mówiliśmy o Jelly, o naszyjnikach, to u Jelly pojawiły się nowe wzory. Jak wiecie, jak widzicie, dziś mam na szyi taki piękny księżyc z gwiazdą. To jest w ogóle hit u Jelly teraz. I pytaliście mnie też o moje kolczyki. Ja mam wprawdzie kolczyki z Pandory, dostałam od męża na wakacjach, ale Jelly też ma bardzo podobny wzór, bez cyrkonii. Wyglądają tak, są to skrzydełka i są i srebrne, i złote. Złote oczywiście pozłacane. I to też jest dosyć spory hit. Wszystkie moje koleżanki sobie te kolczyki kupiły. I ja też właśnie od Jelly mam złote wymiennie z tymi. Także bardzo się z tego cieszę. Pojawiły się też nowe wzory biżuterii. No i oczywiście Jelly możecie dostać stacjonarnie w sklepie N6 Store na Nowogrodzkiej 6, przy Nowogrodzkiej 6 w Warszawie. Możecie tam na przykład zakupić bony prezentowe, karty podarunkowe dla bliskiej osoby. No i nie tylko biżuterię, ale wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Zaraz wam kilka pokażę tutaj ze sklepu. Jak wiecie, byliśmy na otwarciu, możecie dostać tam świece, Yankee Candle, Kringle Candle, woski, możecie dostać kosmetyki, możecie dostać kubki, też nasze, bo nasze rzeczy też możecie dostać u Jelly stacjonarnie, także kubki, nie tylko nasze. Jak byłam w sklepie, to kupiłam sobie, a w zasadzie Darek mi kupił case Skinissimo na mój komputer. I to jest taki case kopertówka, wykonany w całości ze skóry. Nosimy w ten sposób i powiem wam, że zmieściłby się tu też większy komputer. Ja mam 13 laptopa, a 15 też by tu spokojnie weszła. Także ze skóry w takim pudrowym kolorze są różne kolory. To też lakierowane, także i tak otwierane. Także to dostaniecie w N6 Store. Póki co nie ma sklepu internetowego, tylko stacjonarne, ale jak będziecie w Warszawie, to musicie zajrzeć, jeżeli nie jesteście z Wawy. Ze sklepu mamy też poduchy, takie bardzo wiosenno-letnie. Marka to jest Zohan. Także dostaniecie różne rodzaje poduszek, dostaniecie też poduszki Mr. and Mrs., takie idealne na ślub, jak idziecie na ślub do kogoś, to jest idealny prezent i właśnie one się świetnie sprawdzają jako prezent ślubny i dostaniecie też tak ładnie zapakowane w pudło, więc od razu jakby zapakowany prezent możecie kupić. I o wiele, wiele więcej, odsyłam was do N6 Store, piękne rzeczy, no i pamiętajcie, że na hasło stylizacji macie zawsze 10% zniżki u Jelly. Dalej pokażę wam coś, co kupiliśmy na targach rzeczy ładnych, Hug the Stuff.
i oni mają cudowne, po prostu cudowne pościele, szczególnie dziecięce. Jeżeli szukacie czegoś dla dzieci, jest pościel ze świnką i jest pościel z misiem. I my sobie kupiliśmy pościel z kotwicami. Tu mamy dwie takie poduchy dekoracyjne. O, takie mniejsze. Najważniejsza rzecz to nasza pościel. I przyznam wam, że wahałam się między dwiema, bo była właśnie ta i była jeszcze watercolor, czyli takie rozlane farby niebieskie. Też mi się bardzo podobała. Ale Darek postawił na tą. To jest takie ala drewno z łańcuchami, z kotwicą. Tak wygląda jak tutaj na obrazku. Fakt dostaw znajdziecie różne rozmiary, różne nadruki, także was też odsyłam. Jest to wszystko robione w Polsce. Ogólnie wszystkie rzeczy, które wam dziś pokazuję, są robione w Polsce, są robione, jest to handmade, robione ręcznie. Dalej pokażę wam taki mały prezent, który dostałam od ekipy Zombie Dash. Jeżeli nie wiecie jeszcze, co to jest Zombie Dash, to na pewno wiecie, bo ja też nie wiedziałam po nazwie, ale jak zobaczycie to, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Są to spodnie, głównie dziecięce, z takimi potworami z tyłu. I te potwory często mają różne takie ozdóbki. Słodkie z tyłu. I to są spodnie, i to są ciuchy głównie dziecięce, ale mają też trochę ciuchów dla dorosłych. I właśnie dostałam od nich spodnie dresowe z tym potworem. Tutaj są rozmiary dla dzieci, rozmiary mama i tata. Od S-ki do XL-ki. Mhm. Też wyprodukowane w Polsce z grubego dresu. Więc możecie się ubrać razem ze swoim dzieckiem w takie same dresy. I mam też koszulkę. Także dziękuję wam bardzo za prezent, polecam wam zombie-dash.pl, jeżeli chcecie nabyć takie dresy dla siebie lub dla swoich dzieci, lub po prostu, lub zrobić sobie komplet i mieć takie same dresy ze swoimi dziećmi. Naprawdę przesłodkie rzeczy. I dziewczyny, jeszcze raz was pozdrawiam. Było bardzo miłe spotkanie. I na koniec świetne wieści dla fanów kosmetyków naturalnych. Marka Fresh & Natural wróciła ze zdwojoną siłą. Ze zdwojoną dosłownie, bo słuchajcie, pojemności kosmetyków się znacznie powiększyły. Jeżeli pamiętacie dawne czasy, kiedyś nagrywałam wywiad z właścicielką Fresh & Natural, to właśnie jest ta sama dziewczyna, która tworzy te kosmetyki i teraz są one o wiele większe. Troszkę zmieniła się też szata graficzna, nie tylko pojemności. Przede wszystkim, co chcę wam polecić, to sole do kąpieli. Mam tu sól do stóp w takiej dużej pojemności. Te pojemności to jest cały kilogram, także naprawdę ciężkie. Sól do stóp odświeżająca. Sól do stóp, sól do kąpieli z algami, rozmarynem i lawendą. Taka rozluźniająca. Sól do kąpieli ta borowinowa z algami, rozmarynem i lawendą. To jest moja ulubiona sól, już dawno ją używałam. Jak wrócicie z roweru, wrócicie z treningu, jesteście zmęczeni i nie chcecie mieć zakwasów na drugi dzień, to wystarczy wykąpać się w takiej soli, to wyciąga z was dosłownie całe zmęczenie i bardzo rozluźnia mięśnie. Ma bardzo taki charakterystyczny zapach borowinowy, dzięki czemu poczujecie się jak w spa. Kochani, to tyle w dzisiejszym I Love Handmade. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie na dole, czym najbardziej się zainteresowaliście. Jestem zachwycona tymi rzeczami, także wszystko wam serdecznie polecam, wszystkie linki macie na dole. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa! And I feel lousy.